6 czerwca, więc ponad 3 miesiące temu, prezes Orlenu, pan Obajtek, ogłosił podpisanie listu intencyjnego. Listu, na podstawie którego grupa Orlen miałaby przejąć zakłady azotowe w Puławach. Konsekwencje tego przejęcia mogą być bardzo dramatyczne. Konsekwencje tego przejęcia mogą być gwoździem do trumny, zarówno dla grupy Azoty bez Puław, jak i w szczególności dla zakładów azotowych Kędzierzyn-Koźle. I o tym chciałem Państwu powiedzieć, to chciałem zakomunikować, opisując, uzasadniając wszystkie okoliczności. Sama idea, by powstał czempion, by powstał lider, który mógłby konkurować z największymi koncernami produkującymi nawozy w Europie czy poza Europą, jest dobry i słuszny. Natomiast wyciąganie zakładu w Puławach, w którym jest marketing, bazy klientów, w którym są patenty, w którym są linie produkcyjne, który jest nowoczesny, będzie obarczony dużym ryzykiem dla całej grupy Azoty. I chcę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Będzie to miało swoje konsekwencje finansowe, produkcyjne, konsekwencje również, jeżeli chodzi o zatrudnionych pracowników, w szczególności dla takiego zakładu, jakim są zakłady azotowe Kędzierzyn-Koźle. Przypominam, że grupa Azoty w ostatnim czasie przeżywa wiele trudności. To jest zadłużenie, które przekroczyło już 6 miliardów złotych. Co z tego, że zysk w 2022 roku wynosił 800 milionów złotych, jak już w pierwszym kwartale 2023 roku był on na minusie minus 555 milionów złotych. Do tego wojna na Ukrainie, do tego wysokie ceny gazu, do tego błędne decyzje, do tego ta karuzela stanowisk, to wszystko doprowadziło do tego, że sytuacja grupy Azoty dzisiaj jest bardzo trudna. I trzeba powiedzieć wyraźne stop. Trzeba bić w dzwony alarmowe, by powstrzymać ten nieodpowiedzialny, nieprzemyślany pomysł, jakim jest wyprowadzenie zakładów azotowych Puław z grupy Azoty i włączenie go w grupę orlenowską. Przypominam, że grupa Orlen to nie tylko Orlen, to również PGNiG, to również Anwil, a więc po wchłonięciu zakładu w Puław grupa Azoty będzie bez szans. Nie będzie w stanie konkurować z takim podmiotem, jaki będzie tworzyć grupa Orlen. W związku z tym los takich zakładów jak Zakład Azotowy Kędzierzyn-Koźle, jak pozostałych części grupy, a więc zakładów w Tarnowie, w Policach, będzie przesądzony. To będzie miało swoje bardzo negatywne skutki i konsekwencje dla miasta Kędzierzyn-Koźle, dla powiatu Kędzierzyn-Koźle, wreszcie dla regionu. Przypominam, że zakłady azotowe Kędzierzyn-Koźle to perła na mapie gospodarczej Opolszczyzny. To jeden z największych zakładów zatrudniających ponad 1500 osób. Trudno dzisiaj sobie wyobrazić sytuację, jaka będzie, gdy grupa Azoty będzie przeżywała gigantyczne problemy związane z konkurencją, z nierówną konkurencją, jakim będzie grupa orlenowska. Dlatego trzeba wyraźnie, jeszcze raz to podkreślam, powiedzieć stop. Państwo możecie zapytać, dlaczego tak późno, dlaczego w kampanii, dlaczego ten temat dopiero teraz jest podejmowany. Chciałbym przypomnieć, że przez ostatnie 3 miesiące jako poseł, jako członek Sejmowej Komisji Gospodarki wielokrotnie w tej sprawie się wypowiadałem. Odsyłam do interpelacji, odsyłam do pytań w sprawach bieżących, odsyłam do mojej aktywności na Komisji Gospodarki. Nie tylko mojej. Posłowie Platformy, posłowie Koalicji, posłowie opozycji wiele razy w tej sprawie interweniowali. I co? I nic. Żadnej odpowiedzi ze strony pana Sasina i takie rozmasowywanie przez pozostałych wiceministrów, którzy tą sprawę bagatelizują. Jeżeli list intencyjny jest podpisany, to jest to absolutnie milowy krok do tego, by w najbliższym czasie
doprowadzić do wyprowadzenia, do włączenia zakładów azotowych w Puławach do grupy Orlen. Będzie to miało, raz jeszcze chcę to podkreślić, bardzo poważne konsekwencje dla przyszłości, dla rozwoju zakładów azotowych Kędzierzyn-Koźle, dla miasta, dla powiatu, wreszcie dla województwa. Chciałbym również przypomnieć, biorąc pod uwagę pewną krytykę ze strony niektórych środowisk, niektórych ekspertów, że powstanie w ogóle grupy azoty było błędem. Pragnę przypomnieć, że gdyby nie decyzja ówczesnego premiera, pana Donalda Tuska, to udziały Tarnowa, ale również pozostałych członków grupy azoty znalazłyby się w ręku Rosjan. Taki proces skupowania akcji odbywał się za pośrednictwem domu maklerskiego Bank Zachodni WBK, na czele którego stał pan Mateusz Morawiecki. Ale to dzięki determinacji, dzięki decyzji i odwadze pana premiera Donalda Tuska udało się to zatrzymać. Udało się skonsolidować cały przemysł chemiczny, a więc Tarnów, a więc Puławy, a więc Police i wreszcie Kędzierzyn-Koźle i dać temu opór i zablokować przejęcie czy też wpływ, istotny wpływ Rosjan na polski rynek wytwarzania nawozów sztucznych, który jest absolutnie filarem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, bo przecież rolnictwo na nawozach stoi. A zakłady Kędzierzyn-Koźle, ale również Police, ale również Tarnów, wreszcie Puławy, no to jest największy, istotny gracz, jeżeli chodzi o rynek nawozowy w Polsce. Pytanie na koniec. No, co trzeba zrobić? Oprócz tego, że o tym mówimy, że za pośrednictwem mediów, o polskich mediów informujemy o skutkach, o konsekwencjach tych kierunkowych decyzji. Przede wszystkim, po pierwsze, wystąpię dzisiaj do przewodniczącego Sejmiku Województwa, do pana Rafała Bartka, by ten temat, by ta sprawa została włączona do porządku obrad naszego lokalnego parlamentu, a więc Sejmiku Województwa. Wystąpię do szefowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, by ten temat, by tą problematykę włączyć do najbliższego posiedzenia, najbliższych obrad, bo sprawa jest absolutnie kluczowa, absolutnie priorytetowa. Do tej pory nasze zabiegi, jeżeli chodzi o posłów opozycji w zakresie interpelowania, w zakresie zwracania uwagę na ten problem na poziomie komisji, skończyły się niczym. A więc ważne jest to, żeby szef grupy, a więc pan Tomasz Hinc, spotkał się ze związkowcami zakładów azotowych Kędzierzyn-Koźle, ze związkowcami całej grupy azoty, ale przede wszystkim, żeby uspokoić nastroje, by ten scenariusz nigdy się nie ziścił, należy w trybie pilnym zorganizować spotkanie z panem ministrem Sasinem, z panem wicepremierem, który odpowiada z imienia i nazwiska za te decyzje. Do tej pory pan Sasin nie miał czasu i nie miał ochoty, by spotkać się ze związkowcami, by spotkać się z przedstawicielami załogi, by spotkać się z samorządowcami, wszystkimi tymi, których konsekwencje tej decyzji są tak ważne. Oczywiście nie bez znaczenia byłoby spotkanie z parlamentarzystami, z marszałkiem, z prezydentem, z panią prezydent Kędzierzyna-Koźla, ze starostą na Kędzierzyńsko-Kozielskim. I wracam jeszcze raz do pierwszej myśli. Sama idea powołania czempiona, lidera, który byłby w stanie konkurować z największymi producentami nawozów, nie jest zła, natomiast nie może się to odbywać kosztem bardzo ważnej części grupy azoty, która dzisiaj przeżywa spore trudności, o których mówiłem wcześniej. Zadłużenie, duża strata, wysokie ceny gazu, ta karuzela stanowisk, to wszystko powoduje, że dzisiaj ta sytuacja jest trudna. Co należy zrobić? Według mnie należy albo dokapitalizować całą grupę azoty, tak by była w stanie dzisiaj konkurować z największymi światowymi koncernami, albo włączyć całą grupę azoty do grupy Orlen. I wtedy wydzielając na przykład
spółkę celową, jaką byłaby PGNiG, stworzyć taką grupę zakładów produkujących nawozy, a więc Tarnów, a więc Police, a więc Puławy, a więc Kędzierzyn-Koźle, wreszcie Anwil, który przecież jest częścią grupy Orlen, i wtedy w ramach takiej grupy być dużym, mocnym graczem na rynku producentów nawozów. To jest realne, to jest możliwe. Natomiast wydłubywanie najlepszej spółki z grupy Azoty będzie miało swoje bardzo poważne, negatywne konsekwencje. Dla zakładów azotowych Kędzierzyn-Koźle, dla miasta i powiatu Kędzierzyn-Koźle, wreszcie dla naszego województwa. A więc sprawa jest bardzo ważna, sprawa jest bardzo poważna. Za Państwa pośrednictwem chciałem poinformować o tym, co zrobiłem, o tym, co robię i o tym, co zrobić zamierzam, ponieważ zakłady azotowe Kędzierzyn-Koźle były, są i powinny być naszymi srebrami rodowymi Opolszczyzny. Największym strategicznym zakładem produkującym nawozy, nie tylko nawozy, na rzecz rolnictwa. Dlatego tak ważne jest to, by wbić dzwony alarmowe, by powstrzymać ten proces, o którym 6 czerwca prezes Daniel Obajtek na oficjalnej konferencji zakomunikował. Jeszcze jest czas.